Pur, witam was w kolejnym odcinku. Tak jak wam mówiłem w jednym z poprzednich, zaczęliśmy intensywnie z Michałem polować w dzień, więc witam wam was na samym brzasku. Jest godzina 4:30, idziemy na polowanie. Jak widzicie, że paki za mną, u nas dopiero wchodzą w fazę kwitnienia, więc to jest taki początek. I sam się zastanawiałem, czy jadąc dzisiaj do łowiska, do uroczyska w zasadzie, do łowiska, w którym nakręciliśmy naprawdę dużo odcinków, czy dziki już są w rzepakach, czy jeszcze nie. Dojeżdżając tu mieliśmy kózkę przy samym samochodzie, za mną była chmara jeleni. Jeszcze trochę ciemno, nagrywamy w nocnym czy dziennym? Dziennym. Elegancko. Słońce wstaje, to jest ok. Także ruszamy powolutku, słuchajcie, idziemy się przejść, popatrzymy, za bardzo potropić będzie ciężko, no bo jest sucho, nie, ale to z jednej strony dobrze, ale po rosie będzie można potropić, mamy tu jakieś świeże pola uprawione pod zasiew, może już coś zasiane jest, idziemy pospacerować i zobaczymy, czy gdzieś dziki spotkamy. Akurat patrząc na wiatr, to pójdziemy sobie w tamtą stronę, wiatr jest dzisiaj taki typowy z północy, nie wiem, to na pewno nie z zachodu, więc wieje nam bardziej od strony północnej, więc próbujemy pod ten wiatr się przejść. No i zobaczymy, co nam uda się dzisiaj nagrać. A jak widzicie, dzisiaj mamy założony tunik, więc jesteśmy na polowaniu na odstrzale sanitarnym, ale o tym sobie porozmawiamy później. Na lisy u mnie w Kolewiecie dobrze nie polujemy, dopiero od 1 czerwca, a na dziki jak najbardziej możemy, a że mamy odstrzał sanitarny, no to idziemy z założonym tunikiem. Pogadamy dzisiaj na temat trochę sarny, bo mamy oczywiście sezon na rogacze i porozmawiamy na temat tumików. Ruszamy na podchód. Słuchajcie, temperatura, co powinien wam powiedzieć, połowa maja, 1 stopień na plusie, szału nie ma, ogólnie jest zimno, bardzo zimno, może złe słowo, ale bardzo chłodno. Idziemy tam, już jakaś sarna nam schodzi. My jesteśmy w miejscu, gdzie kręciłem ostatnio sam odcinek, dochodzimy do tej ambony, z której strzeliliśmy dzika po południu i mam nadzieję, że dziki będą schodziły na las. Tylko pytanie, czy one już schodzą na las? Czy one jeszcze schodzą na las? Czy one już zostają w rzepakach? Jestem bardzo ciekawy tego. Ruszam tak.
Jak widzicie, schodzi przed nami jeleń pojedynczy. Jest to zeszłoroczne ciele. Obecnie łańka, szmalka, która została przez swoją matkę jakby nie tyle, że odrzucona, ale zostawiona na kilka tygodni sama, a ona później wróci do tej łani. Ale prawdopodobnie jej mamusia się będzie cielić na dniach, mamy połowę maja. I niestety samotnie przemierza łowisko. Stoi od nas jakieś 120 metrów, ale nas nie widzi. A my na polu szczerze. Przyszliśmy do miejsca, w którym jest bardzo duża ilość tropów i to zawsze było miejsce, w którym zwierzyna wychodziła na żer z tego lasu, który jest za mną, i do tego lasu wracała. Tu mam zwyżkę postawioną, też nie jeden odcinek dla was nakręciłem, nawet ten jeleń, który nam tutaj schodził, szedł właśnie tędy. Przed nami jest spiżarnia, spichlerz, mamy na polach wszystko, pszenicę, rzepak. Oczywiście pszenicy one jeszcze teraz nie jedzą, no bo co będą jadły. Mówię o dzikach, jelenie gdzieś tam skubną. Stoimy na polu, w którym nie jest nic posiane, nie wiem czemu, pewnie będą siali. Żeby tylko nie wpadli na genialny pomysł, żeby tu buraków nie zasiali. Natomiast nie wiem, co by można było w tej porze. U nas kukurydzy nie sieją, więc nie wiem, co by to mogło być. No ale postoimy tutaj, bo podejdziemy sobie jeszcze kawałek. No i poczekamy, zobaczymy. Tutaj jest fajna widoczność, bo widać bardzo daleko w jedną, w drugą stronę, jakby gdzieś dziki się pokazały. Bo jest jakby pole uprawione, jest pszenica, jest rzepak. I liczę, że z tego rzepaku będą, może gdzieś nam dziki tutaj wejdą. Jeszcze spora dobra, one potrafią tu późno schodzić. Kiedyś pamiętam, tu jest taka zwyżka na Modrzewie, ją widać. Strzeliłem z niej rano o 5:00. Któreś moje wyjście z rana było tu, za dzikim pojedynczym, odyńca ładnego. Tu strzeliłem aż parę lat wstecz. I wyobraźcie sobie, że zasnąłem na tej zwyżce, to było rano. I odyniec mnie obudził. Przyszedł gdzieś z pola, gdzieś tam fuknął, chyba mojego wiatru dostał, obudziłem się i jeszcze zdążyłem go strzelić. Także całkiem ładnego dzika tu strzeliłem parę lat wstecz. Dobra, nie przedłużając, poczekamy tu chwilę, podejdziemy sobie jeszcze kawałek i albo na zwyżkę wejdziemy, zobaczymy co się tu dzieje. No i co, przeszliśmy kawałek, słońce nam już wstaje,
za kamerą, piękny wschód słońca. Jakieś zielenie zeszły, coś tam się udało nagrać, jakieś sarny, ale dzików nie ma. Ja mam nieodparte wrażenie, że one już są tam, już są w rzepakach. No nie będą chciały za bardzo schodzić, bo żołędzie chyba by zbierały do zera. Nie ma już żołędzi. Więc gdzieś tam może zaglądają jeszcze, ale myślę, że one już są w rzepakach. Rzepak to jest takie miejsce, że to jest mega dobra baza żerowa, szczególnie teraz. Dziki go bardzo lubią. No i też to jest ich ostoja. One tam zostają. Bardzo często u nas bynajmniej tak jest, że nie tylko dziki w rzepaku zalegają, ale przede wszystkim jelenie, sarny, lisy, jenoty. Praktycznie wszystko można spotkać. Dopiero wyjdą, jak końcem lipca wjadą kombajny. Postaliśmy, popatrzyliśmy, co się dzieje. No i powiem wam, że idziemy na nieużytki, idziemy w drugą stronę. Nawet po rosie nie widać, żeby coś zeszło wcześniej, przed nami. U nas to dziki schodzą późno. Wychodzą w miarę wcześnie, a z pól schodzą dosyć późno. Akurat tu, w tym uroczysku, gdzie jesteśmy, to potrafią zejść już naprawdę, już całkowicie słońce wysoko, to dopiero dziki schodzą. No ale dobra, nie przedłużając, idziemy w drugą stronę, tutaj się nic nie dzieje. Mniej więcej już mam rozeznanie na polach, co jest mega ważne i też sobie zróbcie. Wybierzcie się do łowiska, do siebie, zobaczcie, gdzie co jest. Tutaj słyszałem, że tu, w tym miejscu, gdzie stoimy, mają być buraki. Z jednej strony okres polowań na buraki zamienimy polowaniem w Afryce, bo wtedy, kiedy my będziemy, no to w Afryce, to wtedy tutaj będzie intensywny atak zwierzyny na buraki. No standardowo tak jest, ale no cóż, wrócimy z Afryki, jeszcze dziko na burakach strzelimy. Także tutaj wam od razu mogę powiedzieć. A tymczasem nie będziemy przedłużać, nic się tu wiele nie dzieje. Idziemy w drugą stronę, może coś jeszcze jakiegoś czarnego zwierza spotkamy. Mamy do przejścia kawał drogi, bo tutaj jest takie, są pola ogromne. To nie jest tak, że to są małe skrawki pól, więc musimy przejść jakieś ponad kilometr w tamtą stronę. Może coś uda się jeszcze na tych nieużytkach złapać. Ruszam.
I stojąc praktycznie w jednym miejscu, poglądaliśmy fajnego szydlarza. Nie, był to jakiś rogacz wiekowy, był z kozą. Moim zdaniem było rogacz wieku 4 lat. No i chmara jeleni, która nam pięknie przedefilowała i zeszły sobie na dół. 8 sztuk. No widok naprawdę świetny. Taki wiosenny. Widać było, że te łanie grube, takie przed wycieleniem samym. No dobra, idziemy dalej. Idziemy zobaczyć, co się będzie dalej działo. Jeszcze przejdziemy sobie na drugą stronę tego pola. Sprawdzę sobie jedną lizawkę, czy jest sól, czy trzeba przywieźć. A już i wezmę Staszka i przyjadę. Na pewno nie będzie. Więc podejdziemy sobie zobaczyć jeszcze tam wyżej. Bo zwierzyna, która schodzi do tego lasu, gdzie te jelenie nam tutaj zeszły, może iść właśnie za kamery, czyli tam, gdzie byliśmy, ale może również iść z drugiej strony, gdzie mamy samochód. Więc to jest tak cała ta ostoja, to miejsce zalegania zwierzyny tworzy taką jakby literę L. I z każdej strony jest otoczone polami. Tam mamy, za mną widać taki duży kawał pola, ale to jest pszenica. Tam jeszcze nie mają co jeść, natomiast rzepaki są z tamtej strony i tam, gdzie byliśmy. Więc może te dziki, skoro ich tam nie było, aczkolwiek mówię, no mogliśmy tam jeszcze postać, przynajmniej do godziny 6 rano. Ale nie chciało nam się stać, więc postanowiliśmy się przejść. Więc mogą też schodzić z tej strony, więc nie przedłużając, idziemy w tamtą stronę. Nie ma nic, nie. Nie ma nic, idziemy do góry z powrotem. Patrząc na tropu po rosie, tu były dziki i tu weszły. Wcale mnie to nie dziwi, bo za górką są rzepaki. Tam mamy chyba bobik albo groch, ale on jest ogrodzony. Nasze koło ogrodziło. Natomiast tutaj ewidentnie już widzę, że dziki schodziły i byśmy siedzieli na tej ambonie. Albo kręcili się z tej strony lasu, pewnie byśmy te dziki trafili. No ale tak jest na polowaniu. My jesteśmy z prawej, one są z lewej. My jesteśmy z lewej, one są z prawej, więc zawsze tak bywa. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby akurat trafić, żeby być w tym samym czasie i w tym samym miejscu, co one. A tu ewidentnie zeszły do środka.
same dziki, ale nie wiem, co to jest za dzik. Nie widzę podbrzusza. Podejdziemy bliżej. Uciekną, to uciekną, nie uciekną, to będziemy strzelać. Słuchajcie, mieliśmy dzika. Na pewno jest ich więcej, bo z tyłu tu się gałęzie łamią. Więc to prawdopodobnie była ta wada, co wam pokazywałem, tropy zeszły. I jeszcze sobie wyszedł jeden pożerować. Była to lożka. Nie był to przelatek męski, była to lożka przelatkowa. Ale była to lożka gruba, przed wyproszeniem. Ewidentnie, ja wiem, że takie dziki teoretycznie powinno się strzelać. Ale ja nie chciałem strzelić. Słuchajcie, mimo że jest odstrzał sanitarny, mimo że... Słyszę, jak gadają z tyłu. Mimo że ten dzik byłby ekstra płatny, w dupie mam te pieniądze. I powiem wam, że podeszliśmy go na 40 metrów. Jest więcej tych dzików. To była... Podejrzewam, że jest wataha, lochy z małymi. I to jest przelatek, który też przed wyproszeniem. Strzelaliśmy, ale fajnie się udało nagrać, kurde, cieszę się, bo tu biały dzień, godzina, słuchajcie, 10 po 6 rano, więc nie widać, dobra, nieważne, 10 po 6 rano, wyjdziemy kawałek, staniemy, powiat mamy dobry i posłuchamy, czy te dzieci, może zobaczymy, może tam jeszcze wyjdą, dobra, wyjdziemy, biał tu kawałek. Słyszysz? Ostatnio mam większą frajdę z tego, że uda się coś fajnie nagrać, jak strzelić. Wracając do tego dzika. Tak sobie stoimy tutaj, czekamy i cały czas słyszymy te dziki na dole. Tam ewidentnie są pasiaki. Słychać je, po prostu się ganiają, chrumkają sobie. Jak ja to mówię, one gadają ze sobą. Więc powiem wam, że ten dzik nie był na 100% prowadzący, bo jak później wyszedł na troszeczkę niższą pszenicę, było widać podbrzusze, ale było widać, że jest to ewidentnie dzik płci żeńskiej. Więc postanowiłem, że go strzelać nie będziemy, tym bardziej jak stanął przodem do nas, było widać, jaki on był pękaty. On nie był pękaty od tego, że się nażarł, tylko od tego, że ona jest zaproszona. Prawdopodobnie się prosi na dniach, więc chodzi sobie z jakimiś lochami starszymi i ten przelatek żeński no rzuci nam potomstwo. Będziemy mieli co robić na siedliskach. Będą małe dziczki. Więc podejście do tematu było takie, żeby tego dzika po prostu w ogóle nie strzelać. Z tego względu, że no szkoda, po prostu szkoda, tak? I
Zwróćcie uwagę, jak trzeba właśnie patrzeć i słuchać, przede wszystkim słuchać. Myśmy stali z Michałem przy pasie tarni. Dzika zobaczyłem w takiej luce, że jest. Więc żeśmy go tam trochę ponagrywali. Patrzyłem przez niego na lunetę. Dlatego, że przez lunetę. Dlatego, że tu mam powiększenie 20, więc sobie nakręciłem na maksa. I oglądałem. Strzelić można było. Wszystkie warunki były spełnione. Był dobry kulokwyt, był pewny strzał, nie było daleko. W sumie ostatnio to mieliśmy go tak, nie wiem, do 60 metrów. Więc można było spokojnie tego dzika strzelić. Ale podarowaliśmy mu życie. A z drugiej strony, tu jest ambona, gdzie my stoimy na tej drodze, tam jest druga ambona. Jak przyjdziemy wieczorem, to może się uda ponagrywać, bo one pewnie tutaj wyjdą. Więc niech żyją. Wracamy do samochodu. Może jeszcze coś spotkamy. Mówiłem wam, że u mnie dziki to schodzą naprawdę za dnia. Jest już całkowicie winno, one dopiero idą. Nie będziemy przedłużać. Te sobie poszły na dół, gdzieś tam zeszły targinami. Pewnie zalegną, nawet chyba wiem, w którym miejscu. Mieliśmy z Michałem taki pomysł, żeby wejść tam, zejść kawałeczek, wejść i je ponagrywać, ale nie chcę ich płoszyć. Wiatr był kiepski i tak by chyba z tego nic nie było. Musielibyśmy je zajść od zawietrznej, tu bez sensu. Więc wracamy, idziemy w stronę samochodu, może w przyrzepaku już coś spotkamy. Tak jak z obrazka. Regularny, aż za regularny. Idealny, młody owiec, z kozą był. O, jeszcze nas oszczekał. Weszliśmy tu na nie na 15 metrów w rzepaku. A te dziki, co widzieliście, to wracały z tego rzepaku. Idziemy dalej. Jak widzicie, słońce już wysoko. Nasze polowanie dobiega końca. Nasz spacer poranny. Ja jestem usatysfakcjonowany. Nie wiem jak wy. Czekam na wasz komentarz, byście powiedzieli na temat... Czy chcecie takie polowania bardziej poranne, czy chcecie bardziej w nocy, żebyśmy polowali z termo, z noktowizją, co jest niewykluczone, bo patrząc na pola, co jest zasiane, no to będzie trzeba w nocy wyjść i przypilnować, tak? Także tutaj to jest, ja to mam tak, że u nas w kole akurat tutaj, gdzie jesteśmy, chyba około w tej chwili około 60 myśliwych, więc to tak 1/60 odpowiedzialności jakby spoczywa na każdym z nas, gdzieś tam z tyłu się rogacz odzywa i to potwierdza, więc wydaje mi się, że trzeba będzie przypilnować tych pól. Przynajmniej tych zasiewów. Fajnie, że dziki były. Strasznie mi się to podoba. No i jeszcze chcę wrócić, słuchajcie, do dwóch tematów. Pierwszy temat to tłumiki, a drugi temat to sarny. Z tłumikami zrobimy osobny odcinek. Jeszcze zrobię dla was jeden. Był test tłumików na strzelnicy. No ciężko to nazwać testem, mówię. Nie będziemy żadnych aplikacji na telefon ściągać, który tam więcej tłumi, który mniej. Ale ogólnie same tłumiki to powinny być mega powszechne. Ja ostatnio... W obecności mojego Stasia podaliśmy się w dyskusję tam w rodzinie, u nas to dużo osób poluje, na temat tłumików i on tak siedział z boku, no słuchał jakąś wiedzę ma i jako siedmiolatek, przepraszam, powiedział, mówi, tata, ale to jest przecież bez sensu, mówi, że do sarny nie można, a do dzika można. I ja się z tym 100% zgadzam, tłumik powinien być w 100% legalny do każdego rodzaju polowania. Dlaczego on jest tylko do odstrzału sanitarnego? Zobaczcie, jesteśmy na obwodzie, na którym mam... Ten obwód ma ten sam numer. Mam dwa upoważnienia do wykonywania polowania. Gdybyśmy tego dzika dzisiaj strzelili, to tylko ode mnie by zależało, czy ja go wpiszę do odstrzału normalnego, czy do odstrzału sanitarnego. To po prostu chore. Te tłumniki powinny być w 100% legalne i myślę, że w końcu być może jeszcze teraz przed tymi wyborami ci nasi włodarze coś zrobią, czy wprowadzą jakiś zapis, że można będzie używać tych tłumików do normalnego, do każdego rodzaju polowań, oprócz polowań zbiorowych. Na tym jestem przeciwny, żeby tłumiki były, ponieważ cały efekt polowania zbiorowego, cała adrenalina, cały klimat, to jest niestety też, trzeba sobie jasno powiedzieć, odgłos huku, a szczególnie jak sąsiad strzela. Więc tutaj zdecydowanie byłbym za tym, żeby te tłumiki były. Słuchajcie, drugi temat, który też wam zrobię osobny materiał, ale teraz już napomknę, że tak powiem troszeczkę, to temat sarny. Mamy okres polowań na rogacze, mamy wiosnę, taką
pośrednią wiosnę, a nie wczesną, a nie późną. Jesteśmy w środku wiosny, za niedługo będzie, za półtora miesiąca będzie kalendarzowe lato. Natomiast temat sarny, nie wiem czy ktoś z Was to robi, ale ja czasami mam tak, że raz w roku, a szczególnie po okresie, kiedy już jest plan saryn wykonany, czyli po okresie polowań na rogacze i po okresie polowań na kozy i koźlęta, myśląc w styczniu, w lutym, sobie siadam w samochód i sobie objeżdżam i patrzę mniej więcej, ile tej sarny jest. Wtedy ją można w miarę dobrze policzyć. Ona już jest wtedy w rudlach, ma, obwody są polne, a 70% obwodów w Polsce to obwody polne. Są oczywiście jakieś remizy, zakrzaczenia, trzcinowiska i zawsze sobie jakiś procent można dodać. Natomiast to jest fajna metoda, żeby zobaczyć, ile tej sarny jest. Sarna jest takim gatunkiem, którą my użytkujemy gospodarczo, jako gospodarcy łowieckiej, bardzo mocno. I strzelamy jej sporo. Ona jest, oczywiście nie ma obwodów w Polsce, żeby sarny nie było. Na jednych obwodach się strzela więcej, na drugich mniej. Natomiast gatunek mega ciekawy. Ja naprawdę lubię polowania, szczególnie na rogacze. Więc na temat tej sarny zrobimy sobie osobny materiał gdzieś na ambonie. Dobra, teraz już będziemy powoli zbierać się ku samochodu, do samochodu. Przejedziemy jeszcze specjalnie, przyjechaliśmy z drugiej strony, ale wrócimy drugą i inną drogą, żeby zobaczyć po rosie, co się działo z drugiej strony, tam gdzie byliśmy bardzo wcześnie rano i nie doczekaliśmy, że tak powiem, bo już mnie troszeczkę tam się nudziło, więc poszliśmy w drugą stronę i to był dobry wybór. A teraz zjedziemy, popatrzymy, co się dzieje przy rzepakach, popatrzymy, co się dzieje na oziminach, czy są przejścia. Bo tutaj, tak jak widzieliście, no łatwo było rozpoznać przejście dzików. Naprawdę przejście dzików można, one mają to podwozie swoje nisko, więc jak idą, to ta ścieża, że tak powiem, jest szeroka. Sarna jak przechodzi, to rosa jest zrzucona, ale raczej słabo. A dziki jak idą, to widać, że to szły właśnie dziki. No i to jest ostatni moment takiego bezpiecznego polowania na dziki, szczególnie na zbożach, bo ja tutaj musiałem się naprawdę nagimnastykować i poczekać od odpowiedniego momentu, żeby zobaczyć podbrzusze tego dzika, którego widzieliście wcześniej. No dobra, idziemy do samochodu, ja Wam mówię Dashbur, widzimy się w kolejnym odcinku, czekam na Wasze komentarze. Zapraszam do nas na stronę, zostawcie łapę do góry, żeby te algorytmy YouTube'a trochę oszukać. I co, godzina, żeby nie było, za 25:07, moje dzieciaki właśnie wstają, więc lecę szybko, świeże pieczywo kupię, no i trzeba ich zawieźć do szkoły, no a ja uciekam do roboty. Także widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i Dashbur.